Jarosław Kaczyński nieobecny na expose ministra spraw zagranicznych? Wszystko wskazuje na to, że tak. Choć jest to dzisiaj najważniejsze wydarzenie, ogólna frekwencja PiSu jest niesatysfakcjonująca. Na ławach niższej Izby Parlamentu zabrakło również prezesa PiS. Jarosław Kaczyński nie pojawił się w Sejmie na expose ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza. Jego nieobecność zauważona została zarówno przez polityków opozycji, jak i przez komentatorów wydarzenia. Co się stało z prezesem PiS? Znak zapytania. Obecnie w Sejmie trwa wystąpienie ministra Jacka Czaputowicza, który przedstawia, co będzie celem Urzędu Administracji Rządowej w najbliższych miesiącach. Choć jest to bardzo ważna chwila, podczas expose zabrakło Jarosława Kaczyńskiego, który nie uczestniczy w spotkaniu. Obecni są za to prezydent i premier. Wszystko wskazuje na to, że prezes dołączy do wydarzenia bardzo spóźniony. Jego uczestnictwo jest ważne. Już ominęło go wiele kluczowych kwestii, takich jak m.in. sprawa Brexitu, który na dniach może stać się faktem, a także wiele innych części programu zawartych w trwającym wystąpieniu ministra Czaputowicza, jak choćby sojusz z USA. Oto skrót dotychczas poruszonych tematów. Poważnym wyzwaniem jest Brexit. Wynegocjowana umowa wyjścia gwarantuje prawa obywateli, wpłaty brytyjskie do budżetu UE i daje pewność przedsiębiorcom, powiedział minister Czaputowicz. Jak dowiadujemy się z expose, celem polskiej dyplomacji będzie bliższa niż dotąd współpraca z Zachodem. Zacieśnienie współpracy militarnej z USA i zwiększenie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO jest naszym priorytetem. Nasze priorytety w relacjach z USA to m.in. rozszerzenie obecności sił amerykańskich w Polsce, wspólne projekty obronne, podkreśla minister. Według Czaputowicza kryzys, który w jakimś stopniu dotyka UE, spowodowany jest m.in. oszustwami podatkowymi, a także koncesjami i zakazami, które nakładają na siebie wzajemnie niektóre państwa. Następnie minister zwrócił uwagę na naszych zachodnich sąsiadów. Już niedługo nastąpi kolejna rocznica II wojny światowej. Jest to więc świetnie podłoże do tego, aby kontynuować próbę naprawy stosunków z Niemcami. Naszym najważniejszym sąsiadem i partnerem w UE są Niemcy. Silna i stabilna gospodarka niemiecka jest nieodzownym warunkiem sukcesu naszego kraju i regionu. Dostrzegamy potrzebę dyskusji z Niemcami na tematy historyczne, czemu będzie sprzyjać 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Ważnym tematem do dyskusji między naszymi państwami pozostaje również kwestia reparacji wojennych, zaznacza Czaputowicz. Tuż po expose ma rozpocząć się debata. Po jej zakończeniu Andrzej Duda ma być dostępny dla dziennikarzy.